za chwilę czeka nas wyjątkowe wydarzenie, otwarcie pierwszego w Polsce butiku Valentino. Ostatni wielki imperator mody uwielbia tworzyć dla kobiet z osobowością. Ilonko, ja już tutaj wyłowiłam jeden bardzo wyraźny trend. Ja też. Do tej pory wszystkie panie na salonach miały mikroskopijne torebeczki, takie jak ta. Tymczasem dzisiaj widzę, że mnóstwo pań ma ogromniaste, wielkie torby. Jestem strasznie ciekawa, co one w tych torbach noszą. Poza komórką, pomadką, gazetą. Ponieważ na co dzień noszę bardzo duże torebki, bo muszę tam zmieścić masę różnych rzeczy i egzemplarzy scenariuszy w formacie A4, więc na wieczór jednak porzucam te duże torby i zamieniam je na trochę mniejsze. Na imprezę mała torba. Uważam, że duże torby to jest po prostu popisywanie się, że ma się dużą torbę za duże pieniądze. Niby straszą, że duże torby odeszły do lamusa, a tam są tylko duże tak naprawdę. Drugi trend, który zauważyłam, to wszechobecna czerń. I u panów, i u kobiet. I u nas. I u nas. Wszystko zależy od tego, czy chcemy się wyróżnić, czy nie. Ja akurat lubię być widoczna, lubię bawić się modą, w związku z czym korzystam z tej kurtki, którą daje kolor. Ja niestety w okresie zimowym przybieram kilka kilogramów i ta czerń jest na tyle bezpieczna, że można je ładnie zatuszować i tego nie widać. Ja sama dla mojej własnej satysfakcji czuję się szczuplejsza. Słynne przekonanie, że czarny wyszczupla, czemu ja też kołduję. Ja na przykład ostatnio zamieniam czarny na granatowy, właśnie dzisiaj mam granatową sukienkę. Czerń myślę, że była, jest i będzie takim kolorem, który jest bardzo elegancki, bardzo bezpieczny i właściwie sprawdza się w każdych okolicznościach. Wszyscy się kryją za czernią. Ilonka, ty masz czarną sukienkę, chcę ci powiedzieć. To prawda, ale bronią mnie buty. Buty są czerwone. Ty też jesteś cała na czarno. Tak, ale mam zielone rajstopy. Ja myślę, że po każdym takim pokazie jednak poziom czerni w społeczeństwie będzie malał i że kolejne otwarcia takich wspaniałych butików będą nas do koloru zachęcać.